Groźny wirus do Polski nadchodzi z zachodu ASF. Pierwszy w tym roku przypadek afrykańskiego pomoru świń. Jak podał główny lekarz weterynarii, na podstawie badań laboratoryjnych Instytutu Weterynaryjnego w Puławach stwierdzono wystąpienie pierwszego w tym roku ogniska afrykańskiego pomoru świń ASF u trzody. Choroba pojawiła się w województwie lubuskim. Ognisko ASF wyznaczono w gospodarstwie w Niedźwiadach, gmina Świebodzin, województwo lubuskie, utrzymywano w nim 15938 świń, dodał główny lekarz weterynarii. Inspekcja weterynaryjna wdrożyła wszystkie procedury związane z likwidacją choroby, to jest likwidacją stada. Wokół ogniska w promieniu 10 km zostanie wyznaczony obszar zapowietrzony i zagrożony. W ubiegłym roku wykryto 104 ogniska ASF świń, w tym 61 w województwo lubelskim, 17 w podkarpackim, 8 warmińsko-warmińskim, 5 w Wielkopolsce, 5 w województwie mazowieckim. 70% ognisk wystąpiło w gospodarstwach utrzymujących poniżej 50 sztuk trzody. Stwierdzono ponadto 4152 przypadków wudzików na terenie 10 województw. Pierwszy przypadek ASF w Polsce odnotowano w połowie lutego 2014 rok w gospodarstwie znajdującym się w pobliżu białoruskiej granicy. Choroba ta, choć jest groźna dla świń i dzików, nie przenosi się na ludzi. Jedynym sposobem jej zwalczania jest wybijanie stada, na razie nie ma na nią szczepionki. Zdaniem ekspertów czarny scenariusz zakładający przedostanie się wirusa do trzech największych skupisk hodowli trzody chlewnej w Polsce, województwa wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego czy łódzkiego, może oznaczać prawdziwą katastrofę gospodarczą. Odczują ją nie tylko rolnicy, zakłady mięsne czy eksporterzy mięsa wieprzowego, lecz także może to się odbić na przeciętnym konsumencie. Rozwój choroby na terytorium całego kraju to w praktyce fizyczna likwidacja produkcji wieprzowiny w całym kraju, która może oznaczać, że będziemy musieli się pożegnać z tradycyjnym polskim schabowym na talerzach.